Cześć, nazywam się Magda Szuflita i jestem bibliotekarzem. Aktualnie pracuję w sekcji informacji naukowo-technicznej na Politechnice Gdańskiej. W swojej pracy zajmuję się przede wszystkim bazami danych, szkoleniami dla studentów, doktorantów czy pracowników naukowych, a także stroną internetową biblioteki. Open Access promuję przede wszystkim dlatego, iż uważam, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do szeroko pojętej wiedzy, do publikacji naukowej, do literatury, do raportów z badań, szczególnie jeżeli te finansowane są ze środków publicznych. Jako bibliotekarz i trener staram się propagować Open Access również na mojej uczelni, ponieważ wiem, jak ważny jest dostęp do literatury naukowej podczas prowadzenia badań czy pisania artykułów. Podczas swoich szkoleń staram się pokazać naukowcom czy doktorantom, jak Open Access pozytywnie wpływa na ich rozpoznawalność w sieci, na popularyzację ich dorobku naukowego, na ich cytowalność, czy na przykład na kolaborację z innymi ośrodkami badawczymi. Przede wszystkim trzeba być pasjonatem tematu. Nie wystarczy się interesować tylko i wyłącznie zagadnieniami związanymi z publikowaniem, ale także trzeba być otwartym na różnego rodzaju nowinki technologiczne, szczególnie teraz związane z Open Science czy Open Data. Open Access czy otwarty dostęp to nie jest garść suchych faktów, to ruch także o charakterze globalnym, pewnego rodzaju filozofia. Żeby dobrze z niego szkolić, trzeba być częścią tej rewolucji, trzeba w niego wierzyć.